U zbiegu dwóch rzek Barsenty i Rawi leży niewielkie miasteczko. 4000 mieszkańców. Wśród parterowych zabudowy kilkanaście piętrowych kamieniczek, parę sklepów, szewc, krawiec, fryzjer. Wodę jak przed wiekami ludzie czerpią z ulicznych studni. Leniwe, senne dni przeciekają tu poprzez tygodnie, miesiące, lata. Czy dla Karolina czas stał w miejscu? Bierność, ospałość, nuda. Pozoru to czy rzeczywistość? Jedynym żywszym elementem sennej atmosfery miasteczka są dzieci. Ale też tylko wtedy, kiedy są w gromadzie. Po lekcjach rozproszone przejmują nawyki dorosłych. Zamknięte na cztery spusty, porośnięte zielskiem boisko straszy koślawymi bramkami. Czy dla Karolina naprawdę czas stanął w miejscu? Na co ci ludzie czekają? Mieszkańcom Karolina dostarcza kilka instytucji. POM, GS, Młyn, Rada Narodowa. Część osób dojeżdża do pobliskiego Białogardu bądź odległego 29 km Koszenina. A młodzież kształci się, kończy w powiatowym mieście szkoły zawodowe, licea i czeka. Czeka na pracę, której w Karolinie nikt jej oferować nie może, bo po prostu wszystkie etaty od lat są już zajęte. W szkole zawodowej nigdzie nie pracowałam, ponieważ w Karolinie nie ma żadnego zakładu, który by przyjmował do pracy. W Koszalinie na przykład to się nie opłaca pracować, gdyż tam nie biorą po 350 zł, a takie na stażu zarabiają 1000 zł. Właściwie zatrudnienia dla maturzystów nie ma żadnego. Jedyną nadzieją, jakie tutaj można jeszcze mogą być, to chyba biura GS i prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Niestety, ale również tam miejsca też są zarezerwowane i zajęte już przez stałych pracowników. Ukończyłam tego wybudowane w Koszalinie. Obecnie staram się o pracę. To, co dla mnie to jest zadana, tutaj się już zatrudnił, gdzie bym jeszcze nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Szukałam pracy w Koszalinie, w Białogardzie, tam również nie trzymałam, nie wiadomo, czy dostanę pracę. Skończyłem szkołę budowlaną w Kołobrzegu. Starałem się o pracę w Karolinie, w Koszalinie, w Białogardzie. Na ogół ciężko jest dostać pracę w okolicy. Obiecano mi pracę w Koszalinie. Na jakie warunki to jeszcze na razie nie wiem. Chciałabym pracować w swoim zawodzie, gdzieś w Róże. Fizycznie nie chciałabym pracować, ponieważ mi się wydaje, że to chodziło do szkoły, żeby pracować gdzieś niefizycznie. Ja również nie chcę pracować fizycznie, ponieważ skończyłam maturę i chodzi mi o to, żeby objąć stanowisko promocjonalne, takie i wykształcenie na to wskazuje. Niezrażeni bezowocnym oczekiwaniem, dziewczęta i chłopcy swój awans społeczny widzą jedynie w karierze urzędniczej. Oby tylko zabił. W końcu matura to nie byle co. Rzadko wprawdzie, ale czasem ktoś wreszcie przechodzi na emeryturę i zwalnia wymarzone biurko.
zajęte własną codziennością kabino, zapatrzona w miraż urzędniczej kariery młodzież, nie spostrzega nawet, że tuż pod jej bokiem wyrasta z fundamentów ogromna, nieoczekiwana szansa. Zakłady płyt pilśniowych i biurowych w budowie. Duży, oparty o nowoczesną technologię zakład potrzebuje ludzi do pracy. Potrzebuje wykwalifikowanych, inteligentnych fachowców, którzy wznosząc go własnymi rękami, po uruchomieniu produkcji, umieli nią prawidłowo i wydajnie sterować. W najbliższym okresie zakłady muszą zatrudnić 400 absolwentów liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Po roku 1974 pracę znajdzie tu dalszych 500 osób. O potrzebach w tym zakresie mówi przedstawiciel dyrekcji. Zakłady nasze produkować będą płyty pilśniowe z odpadów drzewnych. I produkcja ta będzie odbywała się na maszynach i urządzeniach, będzie wysoko zmechanizowana i zautomatyzowana. I w związku z tym potrzeby są specjalne na pracowników. Pracownicy, którzy będą pracowali w naszym zakładzie, powinni mieć odpowiednie wykształcenie uzyskane zarówno w szkołach zawodowych, jak i w technikach, i to niejednokrotnie raczej chyba w technikach, oraz będą kierowani przez nas do czynnych zakładów płyt pilśniowych celem zapoznania się ze specyfiką naszej produkcji, dzięki czemu nabiorą jakiegoś obycia z tym typem przemysłu, który nie jest w ogóle znany w województwie koszalińskim. Oto bliźniacze zakłady płyt pilśniowych. Zmechanizowane linie produkcyjne, transportery, widne przestronne hale, całkowita automatyzacja sterowania. Załoga przypomina tu pracowników nowoczesnego laboratorium, gdzie naciśnięcie odpowiedniego wyłącznika powoduje ciąg następujących po sobie reakcji. Interesująca, samodzielna praca daje tym młodym ludziom niemało satysfakcji. Uczestniczą w procesie tworzenia i powstawania rzeczy, na które budownictwo niecierpliwie oczekuje. Czują się potrzebni. Miarą oceny ich wysiłku jest wielokroć lepsza niż za biurkiem sytuacja materialna i perspektywa stałego, szybkiego awansu. Jest to kadra pracowników fizycznych, ale w zupełnie nowym tego słowa znaczeniu. Posłuchajmy opinii fachowca. Formalnie rzecz biorąc, będą to pracownicy fizyczni. Mimo to jest trudno rozróżnić, czy ten pracownik, który obsługuje, powiedzmy, prasę, który obsługuje maszynę odwadniającą, czy to pracownik, który pracuje na hali rozwłókniania, obsługuje maszyny termorozwłókniacze, czy on jest pracownikiem umysłowym czy fizycznym, dlatego że jego praca polega będzie na dozorowaniu tych urządzeń, na kontrolowaniu wszystkich parametrów, czyli temperatury, ciśnienia i innych jakichś danych w procesie produkcyjnym, przeciwdziałania ewentualnym jakimś złym, powiedzmy, tymże parametrom, o którym mówiłem. I dlatego, mówiąc praktycznie, jego praca będzie polegała na zaciskaniu jakichś guzików, czy na kręceniu, czy przesuwaniu jakichś dźwigien w tej chwili, czy powiedzmy nawet na jakimś tam przekręcaniu, czy odkręcaniu zaworu. Więc praca fizyczna w sensie wymagającym wielkiego wysiłku fizycznego to nie będzie. W dobie postępującej automatyzacji tradycyjna praca fizyczna staje się po prostu kierowaniem za pomocą pulpitu sterowniczego całym odcinkiem produkcyjnym. W niedalekiej przyszłości, gdy powszechność średniego wykształcenia stanie się faktem, trzonem naszej kadry przemysłowej będą wówczas tacy właśnie pracownicy fizyczni z maturalnymi cenzusami.
Do tych dziewcząt los się wyraźnie uśmiechnął. Są przecież pracownicami umysłowymi. Praca twórcza i pełna intencji. Pasjonujące zajęcie. Ponieważ mi się daje, to chodziłam do szkoły, żeby pracować gdzieś fizycznie. Ja również nie chcę pracować fizycznie, ponieważ skończyłam na to, chodzi mi o to, żeby podjąć stanowisko ponad prawo. A są tacy, którzy myślą inaczej. Jestem zatrudniony jako pracownik fizyczny, pomimo, że mam wykształcenie średnie techniczne. Z tej pracy jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, że o wiele więcej zarabiam. Po drugie, że mam olbrzymią możliwość awansu. W przyszłości mam zamiar pracować w zakładach płyt pieśniowych na wyższym stanowisku i obecnie pracując fizycznie nabieram dużo praktyki. Wcześniej pracowałem jako instruktor w szkole w Jarbarcie. Ponieważ wyraźnie zmęczyły mnie, więc postanowiłem zmienić zakład i przyszedłem tutaj do Kłód w Karwinie. A ponieważ nie miałem odpowiedniej kwalifikacji, zakład mnie wysłał na szkolenie do czynnego zakładu. Po szkoleniu pracuję jako mistrz w kotłowni. Oczywiście warunki finansowe poprawiły mi się, powiedzmy, o 1%. Zdobyłem zawód palacza kotłów sodno-prężnych, no i w przyszłości chciałbym się dalej kształcić jeszcze. Mam średnie wykształcenie techniczne. Pracowałem tylko w brzegu na budowie. Jako pracownik fizyczny. Teraz przeniosłem się do Karlina i pracuję obecnie w zakładach technicznych i wyrobych jako inspektor nadzoru. Praca obecna wiąże się z poprzednią pracą, jaką miałem na budowie. W zakładzie obecnie jestem przygotowana jestem po kursie osobnicowym, byłam w Poznaniu na szkoleniu i teraz przygotowujemy zakład do rozruchu, to tam wynosimy piasek, gruzy, oczyszczamy te sale. Najpierw, a później będę pracowała jako osobnicowa. Czas, jaki przepracowałem bezpośrednio na budowie jako pracownik fizyczny, czasem nie zmarnowany, który teraz obecnie się bardzo przydaje. Przemyślany, świadomy wybór własnego miejsca w życiu jest sprawą niemałej wagi. Budujące się zakłady stwarzają możliwość właściwego startu ludziom, którzy się z nim związali. Ale nie tylko. Przyszłość całego Karlina splata się z rozwojem powstającego obiektu. Szansa, jaką Karlino wygrało, to jest budowa zakładu technicznego i biurowego. Powiedział przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Tak. Dużej, powstania dużej inwestycji przemysłowej powoduje, że do miasta wchodzą również inwestycje miejskie. Aktualnie rozpoczęliśmy budowę wodociągu. Zakończenie wodociągu nastąpi w latach 80. Woda natomiast zostanie dostarczona do miasta już w roku 73. Również projektowana jest budowa oczyszczalni ścieków i wykonanie podróbu inwestycji pozwoli na poważne poprawienie warunków bytowych naszego miasta. Również aktualna sytuacja mieszkaniowa jest w mieście bardzo zła. Stąd konieczność budownictwa mieszkaniowego o standardzie takim, jak w całym kraju jest zbudowany. Rozpoczęta jest budowa osiedla mieszkaniowego. Pierwszy budynek dla pracowników zakładu już został wybudowany. Dalsze budynki to budynek spółdzielczy, który powinien być oddany do użytku w roku 1973. Kolejne budynki to dwa budynki z funduszu Rady Narodowej i jeszcze jeden budynek zakładowy. Taki jest program na bieżącą pięciolatkę, co w sumie powinno dla miasta czynić 210 mieszkań, prawda, wyposażonych w urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i dwa budynki już nawet z ciepłą wodą. Niezależnie od budownictwa mieszkaniowego, w tym pięcioleciu zostanie wybudowane również szereg inwestycji socjalnych. Przed Karlinem otwierają się nowe możliwości. Ojcowie miasta oczekują jednak od mieszkańców aktywniejszego niż dotąd udziału w realizacji jego planów rozwojowych.
oczekują inicjatywy społecznej. 10 podobnych małych miasteczek goni współczesność. Rozwijają sieć handlu i usług. Rozszerzają swe granice, wznosząc nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Budują nowe szkoły, kina, obiekty kulturalne. Trzeba wielkich nakładów finansowych, pałaców kultury, instruktorów, aby ułatwić życie, sprawić je wygodniejszym i barwniejszym. Od nas samych, od naszej aktywności i inicjatywy zależy, w jakich warunkach będziemy żyć dziś i jutro. Czy mieszkańców Kalina nie stać na taką właśnie postawę? Tymczasem Kalino sprawia wrażenie skrzywiałego miasta. Nie dostrzega, a może nie umie dostrzec swej szansy. Gardzący fizyczną pracą młodzi nadal czekają na uśmiech losu z zabiegka, na wymarzoną pozycję. Czy zamiast czekać, nie lepiej poszukać właściwej drogi?